Widział ktoś może koniec świata? Widziałeś? Ja byłem przekonany, że już dawno temu będzie koniec świata i przyznam szczerze, że jestem średnio przygotowany do dzisiejszej audycji. Miał być koniec świata. Ja myślałem, że dzisiaj wolne będę miał, że będzie koniec świata. Że nie będzie o czym gadać. Że nic się nie wydarzy na świecie w ubiegłym tygodniu. A okazuje się, że wydarzyło się całkiem dużo, ale wiecie, jak na złość, no. Przedostatni odcinek w 2012 roku, roku, który ma być rokiem końca świata, mówią tak wszyscy, za wyjątkiem Majów. Do tej pory tylko Majowie tak mówili, nikt inny w to nie wierzył, teraz wszyscy w to nagle wierzą, oprócz Majów. To jest bardzo, bardzo dziwne. Moi kochani, 8 odcinek 3 sezonu, bardzo serdecznie zapraszam. Podsumowujemy dzisiaj 49, zdaje się, tydzień roku, który jakimś cudem jeszcze się nie skończył. Wydarzenia ze świata, który jakimś cudem jeszcze się nie skończył. Agent Tomasz. Witam was, na ćmana hołoto! Nie ma pani ministry, więc jej nie witam. Nawet opatrzność nam sprzyja! Proszę się tak nie podniecać, napić się zimnej wody troszkę, ostudzić emocje. To było naprawdę coś okropnego. Ja tylko powinnam Bogu dziękować, że nie jest to powielane i powtarzane we wszystkich wiadomościach, bo ludzie by stracili zaufanie do parlamentu. Going forward. Bez perspektywy członkostwa. Here's the deal. W strefie euro. Dlatego wzywamy was do głosowania za wejściem Polski do Unii Europejskiej. Ja myślę, że to jest przejęzyczenie. Nadużywa się dziś wielkich i groźnych słów. Hańba. Władze rosyjskie po zamachu były autentycznie wstrząśnięte. Zdrada. Tego już nie da się ukryć, że najbliższe dni i tygodnie będą... Zbrodnia. Dramatyczne. To jest hańba, która przyjdzie do historii Polski. W tej sytuacji... Uwalałbym się nie urodzić. No przekonany, że już będzie koniec świata do tej pory, nie przygotowałem dzisiaj za dużo informacji, tak więc posługuję się w większości informacjami przesyłanymi przez was, słuchaczy tego podcastu. Tydzień temu zarzuciłem taką niebezpieczną tezę, że jeśli będę częściej mówił o Smoleńsku, częściej używał takiej serii słów, którą zacytowałem w zeszłym tygodniu, to wzrośnie mi słuchalność podcastu i moi kochani, chyba wiecie, że to się udało? Naprawdę, ja byłem zdziwiony. Tam były takie słowa jak Michnik, Gazeta, Wyborcza, Rzeczpospolita, Gmyz, Kaczyński. Wiecie, żebym więcej używał takich rzeczy, których dużo jest ostatnio na tapecie i że wtedy będzie lepiej, nie? Dreamliner, miałem też powiedzieć parę razy pokłosie, chyba nie mówiłem słowa pokłosie w zeszłej audycji, ale już w tej audycji na przykład już się powiedziałem o to niniejszym nagłos, więc natychmiast powinienem mieć jakieś wzrosty, kolejne wzrosty notowania. Chyba powinienem generalnie zaczynać wszystkie audycje od takich litanii. Moi kochani, dzisiaj 10 informacji podsumowujących 49 tydzień 2012 roku. Przedostatnia audycja w tym roku, tak jak już mówiłem, będziemy za chwilę mieli malutką przerwę. Jeden piąteczek świąteczek i jeden piąteczek noworoczek. Nie będzie tego podcastu w te dwa weekendy niestety, ale zaraz po nowym roku, niech no spojrzę do kalendarza. Zaraz po nowym roku słyszymy się 4 stycznia, czyli podsumujemy pierwszy tydzień po Sylwestrze. Bardzo szybciutko. Jakoś mamy tak ostatnio to szczęście, że zaraz po Sylwku się słyszymy. Wtedy będzie bardzo miło się z wami spotkać, tak samo jak dzisiaj. Moi kochani, dzisiejszy odcinek jest generalnie, nie wiedzieć czemu, tak się złożyło, poświęcony temu, co możemy dostać od państwa, tego fikcyjnego tworu, jakim jest państwo, w zasadzie powinienem powiedzieć, różnych państw, bo będziemy na Ukrainie, będziemy w Polsce, będziemy w Stanach Zjednoczonych przez momencik, bo tam się ostatnio nic ciekawego nie dzieje. Bankrutują oczywiście, ale to przecież są wiadomości... Nagłówek Ameryka bankrutuje jest nagłówkiem, który mógłby na stałe zagościć w wielu gazetach, bo jest cały czas aktualny, mimo upływu lat, miesięcy w zasadzie ostatnio. Ja też liczyłem na to, wiecie, bardzo liczyłem na to, że właśnie Barack Obama, doświadczony prezydent, wygra kampanię tą drugi raz, zostanie prezydentem na drugą erekcję i go generalnie będzie wszystko dobrze. Nagle się okazuje, że chyba nie. Źli republikanie nie chcą spełniać wszystkich zachcianek Baracka Obamy i nie chcą mu przyznać wiekuistego prawa zasiadania na tronie, nie chcą obwołać go królem i nie chcą dać mu możliwości podnoszenia tak zwanego sufitu zadłużenia, z którego to już nabijaliśmy się niejednokrotnie. Teraz oficjalnie mówi się o tak zwanym klifie fiskalnym. Jedyny klif, jakiego do tej pory, z jakim miałem do czynienia, to był klif Richards,
Teraz okazuje się, że grozi im Cliff Richards im niestraszny. Cliff fiskalny jest im groźny. Szukałem definicji tego, czym tak naprawdę jest cliff fiskalny, co to tak naprawdę oznacza, tak w rzeczywistości. I przyznam szczerze, nie znalazłem nic ciekawego. Wszystkie artykuły, zazwyczaj tak jest, nie? Że artykuły w czasopismach typu Economist na przykład, czy Wall Street Journal zaczynają się od takiej, no wiadomo, zawsze jest jakiś wabik na początek, a potem jest wytłumaczenie problemu od początku. W tym wypadku nikt nie chce mi wytłumaczyć, co jest klif fiskalny. Mają skończyć się ulgi podatkowe i mają spaść wydatki na wojsko i edukację jednocześnie, czy coś takiego. Szczerze? Wydawało mi się, że to nie jest news ostatniego miesiąca tak naprawdę, tylko jest to news ostatnich 2 lat. 2 lata temu Barack Obama był za tym, żeby przecież przedłużyć obniżki podatkowe Busha. Ja domyślam się, że on chce tak naprawdę znieść obniżki podatkowe Busha, wprowadzić inne obniżki podatkowe i nazwać to obniżki podatkowe Obamy, bo przecież wtedy będzie wszystko, co robi Obama, jest dobre, wszystko, co robi Bush, jest złe. Więc tak na dobrą sprawę niewiele się zmieni. Ale też, tak jak wspomniałem tydzień temu, odkąd Obama został wybrany na drugą kadencję, w jakiś dziwny sposób przestało mnie interesować, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Będziemy dzisiaj mieli newsy ze Stanów Zjednoczonych, zdaje się 2, ale raczej będą one na wesoło. Będziemy koncentrować się na tym, co dostajemy od państwa, będziemy koncentrować się na tym, przyglądać się temu, co w zamian temu państwu musimy za to dać i kto tak naprawdę daje to coś temu państwu, żeby ono potem dało komuś innemu. Ja myślę, że antymottem dzisiejszego agenta mogłyby być słowa Kennedy'ego w lekko zmienionej formie. Nie pytaj, co kraj może zrobić dla ciebie, tylko poproś, żeby tego nie robił. Moi kochani, zapraszam na podsumowanie tygodnia w 10 newsach ominiętych. Agent Tomasz. Numer 10. Słuchajcie, zaczniemy od tego, co Unia może dla nas zrobić, bo to pewnie też jest, to jest coś wspaniałego. Ja wreszcie dostaję pięknego newsa od Komisji Europejskiej tak naprawdę, oficjalnego, do mnie. Nie, żartuję tak naprawdę. On jest skierowany do wszystkich, a szczególnie do tych, którzy nie ukończyli jeszcze 25 lat przymusowych robót, 25 lat życia po prostu. Moi kochani, może być tak, że ja wiem, że troszeczkę ten news, jako news otwierający audycję, to może nie być najlepszy pomysł, ponieważ większość ludzi, którzy słuchają tego podcastu, ma pracę. Ale jest jakaś grupa, która nie ma pracy i jest też może być to grupa, która nie ukończyła się 25 lat. Do nich kierowany jest już news nie ode mnie, ale z Komisji Europejskiej. Moi kochani, będą kolejne programy powstawać u nas, no, na naszym wielkim super państwie i nieimperialnym imperium europejskim. Plany w ogóle jakie są? No dobra, plany są zawsze wspaniałe i zawsze cudowne. Egzekucja tych planów jest zazwyczaj jeszcze lepsza. I teraz tak, 2 hasła, nad którymi będziemy się zastanawiać przez te święta i które warto sobie tak powtarzać, medytować. Odkąd Boże Narodzenie przestało być świętem chrześcijańskim, to będziemy sobie teraz medytować najnowsze projekty unijne. I taki projekt na nowy rok, to jest w zasadzie też noworoczna obietnica w zasadzie. Noworoczne postanowienie Komisji Europejskiej, utworzenie Europejskiego Sojuszu na Rzecz Praktyk Zawodowych. Europejski Sojusz, Eurosajus na Rzecz Praktyk Zawodowych. A wewnątrz tego sojuszu powstanie program Twoja Pierwsza Praca. Ten program będzie pozwalał na pracę i szkolenie młodych w innych krajach członkowskich, ale nie mam wytłumaczenia w jakich innych krajach członkowskich, ponieważ to nie odnosi się do niczego, a zakłada takie piękne plany komisarz, ja w ogóle nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, tak jak mówię, zawsze się z agentem czegoś nowego uczymy, komisarz unijny do spraw zatrudnienia i spraw społecznych, Laszlo Andor się nazywa.
na walkę z bezrobociem wśród młodzieży mają pójść środki unijne, między innymi z Europejskiego Funduszu Społecznego. Myślę, że w środków unijnych, funduszy unijnych jest nieskończona ilość. No i nowy taki pomysł powstaje, wiecie, żeby latem przedstawić ten projekt. To znaczy oni obiecują, że od nowego roku powstanie taki fundusz, sojusz na rzecz praktyk zawodowych. Chodzi o to, żeby ludzie mieli pracę. No bo przecież praca jest dobrem, prawda? Nie efekt pracy, tylko praca sama w sobie. Tak więc będą w ten sposób nam pomagać, ale jest takie jedno założenie, że ten fundusz ma powstać natychmiast, natomiast oni dopiero w lecie, latem 2013 roku, czy za pół roku dopiero, przedstawią założenia tego programu. Chodzi generalnie oczywiście o to, żeby już móc otworzyć jakieś biuro, pozatrudniać tam ludzi i żeby tam, prawda, już ci ludzie pracowali nad tworzeniem pewnej prezentacji, która zostanie nam udostępniona łaskawie latem 2013 roku. Pewnie zakłada się dwuletnie opóźnienie. Przyjęty pakiet, oni już to przyjęli tak naprawdę, bo to w środę on to prezentował w Komisji Europejskiej, była wielka feta, pan Laszlo Andor prezentował to w środę. To jest pakiet na rzecz zatrudnienia młodych, dotyczy osób do, tak jak wspomniałem, 25 roku życia, zawiera kilka zaleceń, wprowadzenie gwarancji między innymi, że nie będzie czegoś takiego, że ktoś nie ma pracy. To będą takie chówce obowiązkowe dla każdego, kto w jakimś cudem nie znalazł pracy. Oczywiście nagle się okaże, że te chówce będą musiały być pokrywane z pieniędzy płaconych przez pracodawców. To jest taki ginący gatunek, którym wyjątkowo Greenpeace się nie zajmuje. Pracodawcy. Laszlo Andor uważa, że właśnie ci ludzie, którzy skończą jakieś tam byle jakie szkoły i nie będą musieli się przejmować tym, jakie szkoły tak naprawdę skończą, pójdą do tych chówców, do tych sojuszy, takich związków młodzieżowych, praktyk, to będzie cudowne i oni będą coś tam produkować. Rano przyjdą wykopać dół, wieczorem przyjdą zakopać dół, no i praca zostanie wykonana, wysiłek, spoceni, wszyscy, dziarsko, do roboty, z roboty, pod prysznic. Wiecie, to będzie piękny, piękny widok, kolektywizacja wysiłków całkowita i to będzie lepsze niż bezrobocie, bo bezrobocie kosztuje, gdzieś tu miałem ile kosztuje bezrobocie, wiecie ile kosztuje bezrobocie? Bo wyliczono ile kosztuje bezrobocie. Jakieś oczywiście mnóstwo pieniędzy. Wystarczy chyba, że powiem, że mnóstwo pieniędzy. Wydawało mi się, że to wiem. A tu się okazuje, że nie wiem. Nie, naprawdę. Najprawdopodobniej nie są w stanie obliczyć tego, ile kosztuje bezrobocie. A wydawało mi się, że gdzieś mignęło mi przed oczami. Komisja Europejska póki co tylko i wyłącznie szacuje koszty tego, że jest tyle osób bezrobotnych i musi im płacić różnego rodzaju zasiłki i to jest ponad 150 miliardów euro rocznie. Ale to jest wszystko, wiecie, szacuje i ponoć. Są bardzo ważne słowa, które jakby dla każdego, kto szuka konkretnych informacji, no są drogowskazem, jakby sygnałem tego, że nikt nic nie wie. To się szacuje, że ponoć. No to zakładam, że chyba równie dobrze mogliby napisać. Według tego, co podaje Frankfurter Allgemeine Zeitung, Andor nie przewiduje żadnych sankcji i to jest tylko zalecenie. Jeszcze lepiej. To jest tylko zalecenie, nie ma żadnych sankcji i on tylko mówi, co ma być. W sensie wszyscy mają mieć pracę, praca musi być dla każdego. Chyba zainspirował go Wałęsa do tego, pamiętacie, nie? Tam coś mówił o budowaniu piramid i tak dalej. To zresztą było bardzo, bardzo przewidywał chyba zwycięstwo Bractwa Muzułmańskiego, które chce wyburzyć piramidy Wałęsa, bo to było jeszcze dużo przed tą tak zwaną wiosną egipską, arabską czy coś takiego. W każdym razie ma nie być bezrobocia dla młodych do 25 roku życia. Oni mają wszyscy pracować w jakichś chówcach. Komisja Europejska to przyjęła, klepnęła, wspaniała rzecz. Przesunęła na to natychmiast już 10 miliardów euro. Już mają, bierzcie, róbcie coś z tym, pchnijcie to. Dobra robota, towarzyszu, takich nam więcej trzeba. Dobrze kombinujecie, ale już państwa same muszą się zatroszczyć jak i co i jakie mają być te reguły. Czyli brudną robotę wykonają państwa członkowskie, a póki co Laszlo Andor tylko nakazał, by nie było bezrobocia. No i tak jak mówiłem, niedługo po prostu będzie trzeba posunąć się do ostatecznego kroku, którym zwalczymy biedę. I to będzie ostateczny krok, ostateczna decyzja i ostatnia decyzja Komisji Europejskiej będzie polegać na tym, że po prostu zdelegalizujemy biedę. Numer 9. Chyba większość dzisiejszego agenta będą stanowiły ogłoszenia. Mamy ogłoszenie George'a Osborna, Wielka Brytania, moi drodzy.
Tam mają taki problem, który polega na tym, że duże firmy nie płacą podatków. I duże firmy zostały ostatnio upomniane przez właśnie między innymi George'a Osborna, kanclerza United Kingdom, i włączyło się do tego jeszcze Komisja Finansów na przykład, cała tam się bardzo mocno oburzyła na to, że wielkie, duże firmy nie płacą podatków. No i wiadomo, dobra, nie płacą podatków, ale co to, w ogóle nie płacą podatków, czy za mało płacą, czy złe podatki płacą, tego nie udało się jakby w żaden sposób Komisji Finansów Izby Gmin uściślić. I oczywiście znalazłem tutaj jakieś newsy dotyczące pojedynczych firm, za chwilę do nich przejdę, ale kwestia polega na tym, że firma, która ma na przykład oddział w Wielkiej Brytanii, dogaduje się ze swoim oddziałem z Holandii i nawzajem kupują od siebie jakieś tam produkty te same i tak dalej, i tak dalej. Później okazuje się, że w jakiś dziwny sposób na podstawie księgowych sztuczek znanych doskonale wszystkim okazuje się, że firma nie wygenerowała żadnego zysku. Pieniądze wprawdzie poszły na to, żeby zatrudnić ludzi, pieniądze poszły na to, żeby coś wyprodukować i tak dalej, i tak dalej. No ale rządzący mają z tym problem, bo wiedzą, że te pieniądze nie trafiły do nich. A tam powinny trafiać pieniądze. Czyli podatek niezapłacony według tej definicji jest pieniędzmi ukradzionymi społeczeństwu. Bo to, co zarobiłeś, dostałeś od społeczeństwa, więc powinieneś mu oddać w postaci podatku, czy jakoś tak. To jest bardzo dziwna logika. To jakby produkt, który oferujesz, czy usługa, jaką oferujesz, jest całkowicie wykluczona, wyrzucona poza nawias. No i tu jest taka sytuacja, że okazuje się, że te firmy przerzucają zyski za granicę i jak podaje Forbes, robią to dlatego, że tam system podatkowy jest dla nich korzystniejszy. No i zawsze mi się tak wydaje, że jeśli... No nie wiem, podnosi głos jakaś pani z Komisji Finansów i mówi, że oni chcą płacić podatki w innych państwach, więc musimy ich mocniej ścignąć tutaj. No to w jakiś sposób sobie zaprzecza, prawda? Dlaczego nie żaden polityk nigdy nie mówi, oni chcą płacić podatki gdzieś indziej, to może zmieńmy nasz system podatkowy tak w ten sposób, żeby zamiast zasilać budżety jakichś dziwnych, śmiesznych wysp, zasilali nasz budżet. Później się okazuje, kiedy się ludzie tak naprawdę dokopią do samej definicji raju podatkowego i tak dalej, okazuje się, że to nie jest tak, że tam są jakieś pieniądze w tych rajach podatkowych. Te pieniądze najczęściej zostają tak czy inaczej w tym samym kraju. Tylko nie w formie podatków wysłanych do ministra finansów, tylko w formie na przykład promocji, obniżki cen, wybudowania nowej fabryki, wybudowania nowej sieci, nie wiem, zakupienia jakichś franczyz czy patentów, rozwoju generalnie tego biznesu. Czyli nie płacę podatku, ale gdzieś coś z tymi pieniędzmi zrobię. Co za różnica, czy rząd przesunie te pieniądze, czy ja będę nimi przesuwał. Co gorsza nawet, może się okazać, że rząd spierdzieli tą robotę tak naprawdę i przesunie je tam, gdzie one w ogóle nie powinny się znajdować, przy okazji zostawiając duży plasterek bekonu u siebie, no to jest wiadomo. No i tutaj okazuje się tak, nie będziemy, w Anglii, Anglia nie będzie, Wielka Brytania nie będzie zmieniać w żaden sposób swojego systemu podatkowego. Margaret Hodge, wiceprzewodnicząca Komisji Finansów Izby Gmin, mówi, urząd podatkowy musi być bardziej, i uwaga, agresywny i asertywny. Agresywny i asertywny. Asertywny szczególnie jest tutaj słowem pasującym. Do tej pory urząd podatkowy miał problemy z mówieniem nie. Więc musi być bardziej asertywny. I tutaj tak, lista, o której mówi Forbes, to jest Starbucks, który nie zapłacił podatku CIT w ogóle. Jest Amazon, który nie zapłacił podatku od zysków. Google zapłacił 6 milionów funtów, a ponoć zarobił 395 milionów funtów. Apple zapłacił podatek CIT w wysokości 2%. I to jest tak, z tej listy wyglądałoby na to, że ci goście po prostu zapłacili za mało podatku. Więc powinni zostać ścignięci za tą brakującą część, prawda? To jest normalna, naturalna rzecz. Otóż nie, tu trzeba zmienić. Urząd podatkowy musisz być bardziej asertywny, ale zaraz. Dobra. Jeśli zapłacił tylko 2%, a powinien zapłacić 40%, to co asertywność zmieni tak naprawdę? No i oczywiście minister finansów, wspomniany George Osborne, otwiera całą listę, wymienia zaraz potem. Forbes pisze o tym, że oni chcą przeznaczyć 154 miliony funtów na nowych inspektorów, ale później dokopałem się do materiałów źródłowych i okazało się, że nie mają 154 milionów funtów na nowych inspektorów, mają tylko 77.
I na początku miało być właśnie 154 miliony, za pomocą których odzyskają 2 miliardy funtów. Właśnie od ludzi, którzy w jakiś sposób dziwny uciekają z podatkami gdzieś indziej, nie płacą, ich oszukują i tak dalej. I mają odzyskać właśnie dzięki tej asertywności, tym kursom asertywności i agresywności. Z agresywnością się walczy, nie? To tylko dzieci nie powinny w szkołach być agresywne. No chyba, że chcą zostać poborcami podatkowymi. A to proszę, oczywiście. Ale nadal, mimo tego, że mają połowę środków na odzyskanie tych 2 miliardów funtów rocznie, to nadal cena, jakby ten cel się nie zmienił. Mimo, że okazało się, że mają tylko połowę kasy na to. Gdzieś tu miałem też listę. O, jest. Jakaś przedziwna lista ośrodków, które ma powstać do ścigania podatków. Wiecie co? Co z tego, że je wymienię tak na dobrą sprawę? Generalnie prywatni detektywi, państwowi detektywi, wywiad ryzyka. Jakoś tak. Wywiad ryzyka ma powstać. Baza dotycząca wywiadu ryzyka. Risk and Intelligence Staff. W ogóle nowe powołane komitety. Zwiększona ilość specjalistów, zwiększona ilość poborców podatkowych. Dogadali się też ze Stanami Zjednoczonymi, że będą przyglądać się tym, w jaki sposób odprowadzają podatki firmy z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. To jest dziwne, że Stany Zjednoczone i Wielka Brytania nie miały czegoś takiego wcześniej. Nie wierzę w to tak naprawdę. Tak więc George Osborne wspaniałomyślnie ogłosił całą serię nowych inicjatyw, które mają sprawić, że pieniądze zrabowane ludowi nie zostaną zainwestowane, tylko trafią na przykład na usypianie staruszków, na których brakuje leczenia, pieniędzy brakuje na ich leczenie, bo też w Wielkiej Brytanii ostatnio dzieją się takie rzeczy. Nie, dobra, o tym wspominaliśmy kilka tygodni temu. Tak więc ogłoszenia. Przechodzimy w takim razie do następnego ogłoszenia, które w przeciwieństwie do tych pierwszych dwóch, które właśnie zakończyliśmy, które wspomniałem o tym, że nie będzie bezrobocia w Unii Europejskiej oraz że będzie ono pokrywane z pieniędzy firm, które za dużo inwestują, a za mało płacą podatków. W przeciwieństwie do tych dwóch newsów, z tym, czyli z ósemką, do której właśnie przechodzimy, łączy się pewna nauka. Ho, ho, ho. Jestem świętym Mikołajem, rozdaję bezpłatną opiekę medyczną, wrzucam do aptek torby leków, zasilam skarb państwa workami złotych monet, gdy tylko zatwierdzą kolejne koszty. Dopłacam studentom do biletów kolejowych, a najbiedniejszych obsypuję złotem pyłem szczęścia. I problem tylko w tym, że nie istnieje. Głosuj na świętego Mikołaja, prawdziwie czerwonego kandydata. Numer 8. Tak, ósemka jest naprawdę dobrą puentą dla dziesiątki i dziewiątki, czyli dla wspaniałych obietnic o bezrobociu i o tym, że wreszcie firmy będą płaciły tyle, ile naprawdę powinny zapłacić, mimo tego, że nikt nie mówi o tym, żeby złamały prawo w jakiś sposób, ale nie wiem, może to jest to nowe prawo moralne, które sprawia, że ty chyba za mało płacisz, płać więcej. Fajnie. Moi kochani, Unia Europejska, Japonia i Chiny w jednym artykule w ogóle. Kończymy trio unijne chyba na ten sam początek. Wreszcie jakieś pieniądze się pojawiły w Unii, ale też jeszcze nie wszystkie. 1,5 miliarda euro. To jest mniej więcej jakieś 160 miliardów juanów. Może chyba powinniśmy powoli zmieniać walutę, o której mówimy, albo podawać od razu wszystkie przeliczniki, jakie istnieją. Moi kochani, Unia Europejska nałożyła karę na 7 producentów elektroniki za to, że oszukali ich, tą Unię Europejską, to znaczy tam Philips, Panasonic, LG, jeszcze była taka firma Toshiba, może pamiętacie taką firmę w ogóle, Samsung, Technicolor, MTPD i Chungwa. Chungwa to jest obok MTPD, nie wiem co to jest MTPD, czym się zajmują. Wszystkie te firmy zajmowały się produkcją jakichś rurek katodowych, tube katodowych do starego typu telewizorów i założyły trust. Trust antyspołeczny, założyły kartel. Pomiędzy 96 rokiem a 2006 operowały właśnie sprzedając te rurki takie do starych telewizorów starego typu, CRT, monitorów komputerowych, zanim LCD-ki weszły. Dogadały się i sprzedawały go drożej.
I za to zostały teraz ukarane łącznie karą 1,5 miliarda euro. Po 8 latach, moi drodzy, sprawiedliwość europejska przyszła do tych firm. Ta właśnie firma Chungwa, to się, no, ona się nawet brzydko nazywa, nie? Tajwańska firma Chungwa, taka Chungwa, nie wiem jak to się czyta, czy ja to dobrze czytam w takim razie. Chungwa podkablowała, moi drodzy, do Komisji Europejskiej, że brała udział w takim złym kartelu. No i Komisja Europejska stwierdziła, co, to wy się dogadywaliście i w ogóle oburzenie, jakie w ogóle następuje co do tego, nie tyczy tego, że oni się spotykali ze sobą i ustalili, że może będą sprzedawać, nie wiem, wysyłać to w mniejszych ciężarówkach, żeby było drożej, żeby było dłużej, będą stwarzali subiektywne problemy w transporcie i przez to cena wzrośnie, bo nie wiem tak naprawdę, jaki był ich cel i co na tych spotkaniach omawiano, ale bulwersja największa dotyczy tego, że oni nazywali te spotkania zielonymi konferencjami. I wszyscy byli przekonani, że kiedy zarządy tych dużych firm, albo to są zarządy różnych działów, nie wiem, to nie są szefowie tych firm, wiemy o co chodzi. To jest, chodzi tylko i wyłącznie o producentów jakichś tam części do monitorów. Kiedy oni spotykali się ze sobą na międzynarodowych konferencjach, właśnie tych zielonych konferencjach, no to wszyscy myśleli, że oni tam będą kombinować nad zmniejszeniem emisji głupot, czy jakoś tak, żeby mniej wydychać nieświeżego powietrza, czy no wiecie, to, co zazwyczaj się robi na tych konferencjach, oprócz grania w golfa. A tu się okazuje, że te konferencje nazywały się zielonymi konferencjami, ponieważ oni głównie grali w golfa na tych konferencjach. No i wielka bulwersja, jak oni mogli użyć słowo zielony, które no przecież bezapelacyjnie odnosi naszą wyobraźnię do czegoś wspaniałego, ekologicznego, postępowego, przyszłościowego, nieemisyjnego, prawda? A oni tam po prostu grali sobie w golfa. Spotykali się dyrektorzy różnych firm i grali sobie w golfa. Jejku, jak mogli? Za swoje prywatne pieniądze, firmowe pieniądze. Narażali co najwyżej tylko i wyłącznie firmy na to, że firmy ponosiły koszty tych spotkań. Ale właśnie w jakiś sposób, nie wiem, ktoś w Komisji Europejskiej się dokopał, że tak naprawdę nie firmy ponosiły koszty tych spotkań. Mądrze, uwaga, tylko konsumenci, którzy kupowali ich produkty. Tak, w cenie towaru, jaki kupujemy, jest też 1000 wakacji prezesa. No, tak to działa, moi drodzy. Fajnie, że Komisja Europejska to odkrywa. Może gdyby Komisja Europejska czytała sobie Adama Smitha, to by wiedzieli, że przedstawiciele tej samej branży rzadko się ze sobą spotykają, co Adam Smith pisał w Bogactwie Narodów. I mnie na przykład uderzyło to, w jaki sposób komisja określiła te spotkania. Jest to najgorszy, tutaj cytuję za Państwową Agencją Prasową, jest to najgorszy rodzaj zachowania antykonkurencyjnego, które powinno być surowo zabronione we wszystkich tego typu firmach, które robią swój biznes na terenie Europy. Jest to bardzo ciekawe określenie, bo jakaś, mam troszeczkę, wiecie co, przyznam szczerze, niepoukładane myśli mi się roją, jak słyszę o czymś takim. Jakieś, czego byśmy nie chcieli, wiecie co, dobra, ci goście się dogadali, założyli kartel. Ja nie chcę bronić tych gości, nie mam z nimi nic wspólnego, nie chcę ich bronić tak naprawdę, ale mamy tutaj do czynienia z dwiema fikcjami w jakiś sposób. Z jednej strony mamy jakichś gości, którzy sobie grają w golfa i umawiają się, że podniosą wszyscy hurtem cenę monitorów, ale ja też miałem taki duży monitor i chociaż one były drogie, to zawsze były warte swojej ceny. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ja nigdy nie kupiłbym czegoś, czego nie uważałbym, że jest warte swojej ceny. Nawet jeśli każdy z tych monitorów, powiedzmy, był o 50 zł droższy niż powinien być, gdyby oni się ze sobą nie dogadali i gdyby konkurowali między sobą. Czyli każdy z nas dopłacił parę złotych do takiego monitora i za to oni teraz muszą zapłacić 1,5 miliarda Komisji Europejskiej na pokrycie kosztów wycieczki po Nagrodę Nobla pokojową chyba, tylko i wyłącznie. Ale nawet jeśli oni się dogadali, to nadal oferowali dobry produkt, oferowali coś, co ja chcę kupić i w sumie nie mogę mieć do nich jakiejś dużej pretensji tak naprawdę. Takie kartele same z siebie się rozpadają najczęściej. Wiecie, po prostu nie wytrzymują, jest duży koszt utrzymania takiego kartelu, wbrew pozorom. To nie jest tak, że źli kapitaliści się dogadają i nas wszystkich tutaj zjedzą i ustalą, że ciastko w ogóle w restauracji od dzisiaj będzie kosztować 500 zł i nigdy w życiu nie pozwolimy sobie na ciastko. To jest bzdura. Z drugiej strony mamy Komisję Europejską, która nie oferuje żadnego produktu, nie oferuje żadnej usługi
i wrzuca jakąś karę na tych gości od tych telewizorów, którzy najprawdopodobniej tą karę przełożą sobie w koszt rzeczy, które ja teraz będę chciał kupić. Jeśli będzie to cokolwiek firmy Toshiba, Technicolor, Samsung, Philips czy LG, czy Panasonic, to z pewnością znowu się okaże, że parę centów, parę euro jest w każdym z tych produktów, więc znowu za to zapłacę w jakiś sposób, za ten trust, a oni nadal będą jeździć grać w golfa, co gorsza, będą jeździć grać w golfa z komisarzami unijnymi tak naprawdę. I zastanawiałem się dzisiaj, czy taka sytuacja nie mogłaby mieć swojego lustrzanego odbicia, żeby na przykład jakiś związek odpowiedniej Komisji Europejskiej, Komisja Europejska została oskarżona właśnie o antykonkurencyjność, o budowanie karteli, nie? Żeby jakaś reprezentacja pracodawców, firm, pracowników, cokolwiek, konsumentów najlepiej, oskarżyła Komisję Europejską o to, że jej zasady, które ona wprowadza, są właśnie najgorszym rodzajem przeciwskutecznych regulacji antykonkurencyjnych tak naprawdę, że oni jakimiś głupimi parytetami rozpieprzają firmy tak naprawdę i sprawiają, że ich funkcjonowanie, znaczy dobra, no, nic się z tymi firmami złego nie stanie, ale po prostu będą musieli zatrudnić dodatkowo do zarządu parę kobiet na zasadzie stojaków, żeby tylko spełnić jakieś głupie założenia parytetowe. Nie? Będzie trzeba założyć parę spółek fikcyjnych, na czele tych spółek umieścić kobiety, żeby było, że mamy 15 spółek, z czego 6 spółek jest zarządzanych przez kobiety. No, a to tylko i wyłącznie podniesie koszty, czyli totalny etatyzm i znowu działanie na niekorzyść konsumenta, czyli dokładnie to, o co Komisja Europejska oskarża jakichś tam gości z Panasonica, nad którymi, tak jak mówię, nie chce się w żaden sposób użalać, źle im się nie stanie, tak na dobrą sprawę. Komisja Europejska robi dokładnie te rzeczy, jeszcze intensywniej, jeszcze, wiecie, no, rozumiecie, o co mi chodzi. Znacie ten przekaz. Kto może w takim razie Komisję Europejską oskarżyć o to, o co Komisja Europejska oskarża od czasu do czasu różne firmy, wyciągając od nich, nie wiem na jakiej podstawie, 1,5 miliarda euro. Doszukała się czegoś, fajnie, ci goście zrobili coś, czego nie powinni robić, tak, rzeczywiście wolny rynek nie na tym polega, bla, bla, bla. Ale dlaczego nagle 1,5 miliarda euro? Nikt tego nie wie. Może dlaczego nie 14 miliardów euro, a dlaczego nie wiem, 1000 euro? Nikt nie zna podstawy tego wyroku i już tutaj oczywiście słyszymy, że te firmy się odwołują od tego wyroku, bo to jest totalna bzdura. Kto kiedyś odważy się oskarżyć dokładnie o to samo, odwrócić ten miecz i zaatakować z tymi samymi argumentami Komisję Europejską? Czekamy. Możesz myśleć, że coś nie tak wydarza się w mojej głowie, co że powiem, to dla ciebie tylko teorie spiskowe, nihilnowe, źródłaowe, tak celowo zaciemnione, nie uciekną prawdy błysku, to już jest praktyka spisku. Czarna komedia trwa w mediach, czarna ciebie rzuca ekran, czarna warta informacja, pani poseł na wakacjach, kiedy gdzieś tam się opala, ktoś jakiś reżim opala, TV bania, fazy fala, a prezenter jak ta lala. Numer 7. Odnośnie ósemki to tak, to nie tylko parytety sprawiają, że biznesowi może być ciężej, są to takie przeszkadzające ustawy, niewiele zmieniają, niewiele pomagają, ale trzeba się z nimi borykać. Tak, mogą być to płace minimalne, podatki, skomplikowane systemy ulg, dopłat, to dopłata w ogóle, dotacja unijna, nie? Jak to rozwala konkurencyjność firm? Po co w ogóle wchodzić w parytety? To jest niuans. Parytety to jest bzdura. Ja wiem, oczywiście posłowie Platformy Obywatelskiej uważają, że wolny rynek potrzebuje Komisji Europejskiej. Tak jak Komisja Europejska potrzebuje, tak jak Europa potrzebuje wolnego rynku, tak wolny rynek potrzebuje Unii Europejskiej. Dlatego też do Polski przeskakujemy, moi drodzy. Nie chodzi o rynek, tylko o biznes. Ja zawsze zaznaczam tą jedną rzecz, jeśli mówimy o Platformie, bo bardzo często ludzie, którzy opisują Platformę, popełniają ten mały błąd, że mówią o niej, że jest to partia prorynkowa. Nie, to jest partia probiznesowa. Ona tworzy własny rynek. Ona nie broni rynku jako takiego. I to jest chyba taki rodzaj raka, który to jest taki rodzaj świadomości, który powstaje i zaczyna być czymś całkowicie normalnym w kraju, który jest przeadministrowany. Można użyć takiego słowa? Istnieje coś takiego? Moi kochani, w dzienniku Gazeta Prawna znalazłem fantastyczny artykuł o tym, jak gminy radzą sobie z brakiem funduszy przy jednoczesnym obowiązku opiekowania się ludźmi starszymi. Niesamowita sprawa, ale też podoba mi się to, że artykuł jest napisany w takim tonie oburzenia,
że gminy finansują nielegalne domy opieki. Czyli jakby odchodzimy całkowicie od idei, czym jest opieka? Zastanawiamy się tylko nad tym, czy przypadkiem nie jest tak, że gminy łamią prawo. Na czym polega sytuacja? Jest w tych państwowych domach opieki społecznej, domach pomocy społecznej, jak wyliczył dziennik Gazeta Prawna, 140 wolnych miejsc w województwie mazowieckim, 110 w województwie warmińsko-mazurskim, na Podkarpaciu 186. Jednak okazuje się, że gminy nie instalują tam ludzi, którymi mają się opiekować. Chodzi o osoby samotne, niedołężne często, opuszczone, bez rodziny itd., itd. Ponieważ mimo tego, że mają obowiązek tam umieszczać te osoby i płacić za pobyt i cały ten, prawda, system opieki, nie wiem jak to nazwać tak naprawdę, nie chcą tego robić, ponieważ okazuje się, że powstają prywatne domy opieki społecznej, odpowiedniki państwowych, i te prywatne są tańsze od państwowych. Jak to tak? Jak to tak? No oczywiście możemy się domyślać, dlaczego są tańsze. Każdy, kto kiedykolwiek zakładał restaurację, mój znajomy niedawno zakładał restaurację w Krakowie, zrezygnował z tego pomysłu. Bardzo szybko zrezygnował z tego pomysłu, ponieważ okazało się, że nie miał na to pieniędzy. Najpierw prowadził jakieś obliczenia, gadał z ludźmi, którzy zakładali knajpy w zeszłym roku, 2 lata temu, 3 lata temu, i kiedy już miał niby przygotowane na to pieniądze, wycofał się, bo okazało się, że to, co rok temu kosztowały knajpy, to teraz już kosztuje dużo więcej. To w ramach oczywiście stymulowania wzrostu. Ale kwestia polega na tym, że jeśli prowadzi się tego typu ośrodek, to na przykład sedesik musi mieć odpowiednią pieczątkę. Jest to dokładnie ten sam kompakcik, że tak powiem, który możesz kupić do domu, ale z racji tego, że potrzebujesz atestu, certyfikatu, jakiegoś tam zezwolenia i tak dalej, które ci sanepid przyznaje, czy inne jakże ważne instytucje, bez których nie można byłoby się obyć, musisz zapłacić ileś tysięcy za samą naklejkę. Więc jeśli na przykład Państwowy Dom Opieki Społecznej musi mieć taki sedesik za testem, oczywiście żaden sanepid nie będzie atestował, nie będzie testował tego atest. Jak się wrzuca literkę A przed słowem, to oznacza przeciwieństwo, nie? Anormalny, nie? Więc chyba atest powinno. Nieważne. O co chodzi? Jeśli państwowe przedsiębiorstwa wpiszą sobie w koszty, co tylko można, bo wiadomo, że gminy i tak mają obowiązek umieścić tam pacjentów, czy tych właśnie pensjonariuszy, nazwijmy to pensjonariuszy trzeciego wieku, To mają to w nosie i po prostu okazuje się, że tacy goście, umieszczenie w takim DPS-ie kosztuje od 2,5 do 4 tysiąca miesięcznie. To są niezłe pieniądze. Ja przypominam, że 2,5 tysiąca to są dziadkowie, którzy fakt wymagają często specjalnej opieki, ale on ani dużo nie je, ani nie wymaga tego, żeby mu HBO instalować czy Kanał Plus, wiecie, no bez przesady, chłopaki. Chodzi o to, żeby on nie umarł, miał opiekę medyczną, dostęp do rozrywek, ktoś z nim rozmawiał, wiecie, żeby tam nie zwariować po prostu. Nie mówimy o jakimś klinice w Schwarzwaldzie, no, do diaska. I prywatne firmy, prywatne domy potrafią być tańsze. Dziennik Gazeta Prawna nie potrafi nad tym przejść do porządku dziennego, nie potrafią nad tym przejść wszyscy specjaliści, którzy wypowiadają się dla tego periodyka, ale no cóż, tak jest. No i tu się oczywiście okazuje, że w prywatnej placówce działającej nielegalnie, dlaczego nielegalnie? Ponieważ nie są wpisani do jakiejś listy, oni muszą być wpisani do listy urzędu wojewódzkiego, to jakiś nonsens tak naprawdę. Inaczej, innymi słowy, muszą mieć naklejkę na sedesie, że kupili sedes z tym atestem, który kosztuje 2000 i tylko na tym się opiera cały nonsens, że nie mają tych naklejek na sedesach, nie mają tych naklejek na kranach, na różnych innych bzdurach, więc mogą sobie zażądać 2000 miesięcznie zamiast 4, a oferują dokładnie to samo. Więc w jakiś dziwny sposób pojawia się bardzo fajny kolejny argument a propos tego, że niestety pomoc darmowa jest pomocą najdroższą. I gminy umieszczają ludzi tych wymagających opieki w tych prywatnych ośrodkach. To jest tak proste, kółko się zamknęło. Ja podejrzewam, że te ośrodki prywatne, ale to jest tylko moja spekulacja. Dobra, wiem, że tutaj marksiści będą się wypowiadać, że się mylę oczywiście. Byt określa świadomość, czy odbyt określa świadomość, jakoś tak to było. Że gdyby nie było w ogóle państwowych ośrodków, które kosztują od 2,5 do 4, to te ośrodki prywatne, które dzisiaj oferują 2000 miesięcznie tego czesnego, nazwijmy to, te ośrodki zaczęłyby między sobą konkurować. Czy zawsze ze stratą dla tego pensjonariusza?
to wcale nie oznacza, jakby zaczęły konkurować, wcale nie oznacza, że nagle pogorszyłoby się jedzenie, czy nie byłoby ciepłej wody, czy nie byłoby satelitarnej telewizji, że puzli by zaczęło brakować, części, nie? W szachy trzeba byłoby grać korkami po winie, wiesz, to nie ostatecznie musi to oznaczać. Ja podejrzewam, że dzisiaj tak naprawdę te prywatne domy jeszcze troszeczkę na tym zarabiają i ustaliły cenę 2, ponieważ od 2,5 już ta gmina już może umieścić w tym domu pomocy społecznej państwowo, oficjalnie. Gdzieś tu miałem, słuchajcie, w DGP się pojawiły też różnego rodzaju głosy, jak to należy uzdrowić i wiecie co, nie będę już tych głosów cytował, bo tak naprawdę liczy się filozofia, którą te głosy wypowiadają. Dobra, tu jest jakaś pani Zofia Szweda-Lewandowska z Uniwersytetu Łódzkiego na przykład, z pewnością zacna osoba i oczywiście uważa, że samorządy nie będą w stanie dźwignąć finansowo tego systemu, jeśli społeczeństwo zacznie się starzeć. No wiecie, moi drodzy, ptaki w klatkach się nie rozmnażają. To jest najprostsze wytłumaczenie, dlaczego nasze społeczeństwo się starzeje. Wymagać będzie zwiększenia nakładów z budżetu państwa. Czyli już ta pani i wielu innych specjalistów ma świetny pomysł, tylko niestety będzie to wymagać zwiększenia nakładów z budżetu państwa. No to jak wszystko, nie? Moi drodzy, to jest też prawda, którą z kolei... Dobra, ja nie podzielam tej prawdy, ale istnieje takie przekonanie, że nie ma problemu, którego nie rozwiązałaby leciutka tymczasowa podwyżka podatku. I to jest chyba jeden z tych problemów. The government said raising prices is the best way to stop it. Tej nuty nie można pomylić z niczym innym, moi kochani. Krótka wycieczka na wschód, tylko w ramach chyba zaprzeczenia moim poprzednim słowom, którymi skończyłem siódmą informację. Przechodzimy do szóstej. Numer 6. Igor Szuwałow, wicepremier Rosji, odwiedził ostatnio giełdę papierów wartościowych w Nowym Jorku. Nikt nie wie, co tam robił. Nie, dobra, okej. Okay. Nie obchodzi mnie, co tam robił. Mógł sobie pojechać. Mógł robić, co chce. I chyba pojechał tam zagrać na nosie Stanom Zjednoczonym i nikt nie wie tak naprawdę, czy to, co powiedział, ma jakikolwiek sens. Zaczynają się oczywiście eksperci wypowiadać, że to, co mówi, jest bez sensu. Ale co powiedział? Będziemy starać się trzymać naszych obecnych metod, żeby w przeciągu następnych 6 lat podczas tej kadencji prezydenta Putina nie wprowadzać żadnych poważnych decyzji dotyczących prawa podatkowego. Jeśli natomiast mielibyśmy jakieś propozycje podatkowe wprowadzać i w jakiś sposób, jak on to ładnie uznał, polepszać naszą sytuację, co ma oznaczać sytuację podatnika, to będą to raczej właśnie decyzje na jego korzyść. Będą to raczej decyzje, które obniżają podatki. Czyli przez 6 lat w żaden sposób podatek nie wzrośnie, a co najwyżej się obniży, bo prawda, car jest miłosierny i nie będzie podnosił podatków. Ale dobra, od razu okazało się tak, goście z Merrill Lynch mówią, że to bzdura, tak naprawdę podatki jeszcze w tym roku mogą pójść, a już niewiele tego roku zostało, jeszcze w tym roku mogą pójść do góry. Goście z Paribas, BNP, to jest, zdaje się, portugalski bank, czy brazylijski w końcu. Ja myślałem, że to jest w ogóle portugalski bank, czy francuski. BNP Paribas. Skąd ci goście są, nikt nie wie. Nie sprawdzałem, ale nieważne. Mówią, że oczywiście tak, pod warunkiem, że cena ropy będzie oscylować na poziomie $110-120 za baryłkę. Dzisiejszy kurs był 107 rano, jak sprawdzałem, $107 za baryłkę, więc przy tym kursie już Rosja musiałaby podwyższyć podatki, ale tak naprawdę... Dlaczego ten kurs spada, możecie zapytać. Tak, kurs ropy spada generalnie, bo okazuje się, że Stany Zjednoczone z gazów łupkowych, co do gazów łupkowych, mają bardzo duże nadzieje.
Tak więc jeśli Rosjanie nie będą wydobywać gazów łupkowych z Lubelszczyzny na przykład, z działki Pawlaka może, z Palikota raczej, bo to tam Biłgoraj, te okolice, to będą musieli podnieść podatki, ale dobra, nie chcę tutaj wchodzić w tematy spekulacji roponośnej. Kwestia dotyczy tylko i wyłącznie tego, że ja zakładam, że wicepremier Rosji, pan Szuwałow, pojechał do Nowego Jorku, żeby zagrać Amerykanom na nosie, którzy właśnie teraz mielą i przerabiają sprawę tak zwanego klifu fiskalnego i nie wiedzą, jak podnieść podatki, żeby je przy okazji obniżyć, jak obniżyć podatki, żeby przy okazji je podnieść. I są niesamowicie pewni, że tylko i wyłącznie geniusz Baracka Obamy może ich uratować tak na dobrą sprawę. Ale swoją drogą bezczelny jest ten pan wicepremier Igor, nie? Tak sobie pojechać na giełdzie w takim momencie, kiedy wszyscy się przejmują i panikują dookoła tak zwanego klifu fiskalnego, chociaż nikt nie wie, co to tak naprawdę znaczy. Ja przynajmniej nie wiem, co to znaczy. Naprawdę nie mogłem znaleźć żadnej definicji tego zdarzenia. A to, co znalazłem, nie wydawało mi się w żaden sposób oryginalne. To trzeba mieć jednak jaja z żel betonu, żeby tak sobie pojechać i na wystąpieniu na giełdzie papierów wartościowych, wbrew wszelkim faktom, po prostu im tylko i wyłącznie zagrać na nosie, mówiąc, że się podatków nie podniesie. I co wy nam zrobicie? Jest kolejny dowód na to, że Rosja to nie jest jakiś tam kraj, to jest styl życia. Agent Tomasz. Pasące się krowy, ptaki na horyzoncie, zające kozy. A może być tak, że staniemy na zgliszczach. Gruz, brud, smród, etniczna czystka. Chłód z ogniska domowego ciepła. Gniew, krew spływająca w ściekach. A może dzieciak przeskoczymy podziały. Poczekaj, stworzymy dom doskonały. Zwierzęta, ziemia, rośliny, skały. Wszyscy pytamy, dlaczego umieramy. A może być tak, że za parę lat przestanie istnieć świat, który myślisz, że znasz. A może być tak, że nie zmieni się nic i będziemy w tym trwać na jałowni iść. A może być tak, że za parę lat przestanie istnieć świat, który myślisz, że znasz. A może być tak, że nie zmieni się nic i będziemy w tym trwać na jałowni iść. Może tak jest, że tak jakby podbijają tobie smak, byś konsumował coraz więcej, produkują potrzeb więcej od poranka do wieczora. Kręci się ta bójda chora, multimedia, reklamy, kęta, ulotka czy ekran. Nic rozwojesz, tu nie ma z matrycy, trzaskane ja na dno. A to, co dziać się może, zabronione w imię Boże. Przy czym Bóg tu jest pieniądzem zamiast miłości maszczące, zamiast przyjaźni kontrakty. Spróbuj przejść spokojnie na tle. Nie przejdziesz po gdzieś środku, Bóg się rodzi, lecz w porządku Bóg się rodzi. Od początku oswoimy twój bóg w ciągu damy si więcej przedmiotów, sieci, dełek, a wychodził grę na kąpie popularną, byś już życia nie ogarnął. A może być tak, że rzeczy ważne wypłyną zanim zginą ile z mózgu na zawsze. Ominąć syf da się, postaw na wyobraźni, świadomość jedności wszystkiego mi w tym raz na zawsze. A może być tak, że za parę lat przestanie istnieć świat, który myślisz, że znasz. A może być tak, że nie zmieni
świat, który myślisz, że znasz. A może być tak, że nie zmieni się nic i będzie... Wybaczcie, że tak troszeczkę bez zapowiedzi. Zazwyczaj zapowiadam muzykę, która pojawia się w tych odcinkach. To oczywiście był nasz Wysocki z dreadami, artysta, który tak naprawdę dreadów nie ma, czyli Aldaron, człowiek, którego muzyka pojawiła się już dwukrotnie w tym programie. I z jednej strony dostałem kilka komentarzy i maili, że to bardzo fajna rzecz, że muzyka fajnie w ogóle rozluźnia ten program, stanowi fajny filar gdzieś w połowie, żeby troszeczkę odsapnąć od natłoku dobrych informacji. I z drugiej strony, i żebym puszczał na przykład takiego Aldarona jeszcze raz czy drugi w tej audycji, co też postaram się w nadchodzącym roku spełnić tą obietnicę. Ale oczywiście pamiętajcie, że płytę Aldarona możecie przesłuchać całą na jego stronie internetowej, link do której znajduje się na stronie agentomasz.pl. To był kawałek A może być tak, czyli generalnie kawałek odpowiadający temu, że może być tak, a może być siak. Jedyny hip-hopowy kawałek na płycie Aldarona, Świadomość, wyprodukowany przez DJ-a Felixa, którego możecie znać, albo o którym mogliście troszeczkę słyszeć, nawet jeśli nie interesowaliście się hip-hopem nigdy, no to ostatnio była jakaś tam premiera filmu ponoć, Idź z Bogiem, czy jak ten film się nazywał. Moi kochani, a propos drugiej piątki newsów dzisiejszych, to ja już muszę przejść do następnych pięciu newsów. Wybrałem troszeczkę pogodniejsze i lżejsze tematy do drugiej połowy, znaczy drugiej połowy, do drugiej piątki, bo to jest końcówka audycji, a druga piątka informacji. Ale przyznam szczerze, że cały czas mam w głowie ten motyw, żeby oskarżyć Unię Europejską. Żeby, jak to zrobić, żeby ich pociągnąć do odpowiedzialności, nie? Że sam koncept dotacji, czyli zabierasz pieniądze od wszystkich i dajesz tym, którzy ci się bardziej podobają. Chociażby, nie? Coś takiego. Jakby coś takiego robiły firmy, zostałyby natychmiast ukarane miliardowymi karami. Wciąż mam w głowie tą informację, nie pamiętam, numer 8 czy 7, która ona tam była. 8, 6? Zaraz wam powiem. To była 8, nie? Tak, to była 8. Moi drodzy, a propos jeszcze klifów fiskalnych, to jesteśmy w informacji numer 5. Numer 5. Powinniśmy ją właśnie niniejszym zacząć. I ona tyczy się troszeczkę klifu fiskalnego i sama w sobie jest króciutka, ale szybko w czasie tej piosenki udało mi się wejść na internet i znaleźć kilka faktów dotyczących tego długu. Money News podaje, że nie jest tak źle. Nie jest tak źle z tym klifem fiskalnym, moi drodzy. Stany Zjednoczone mają dług na poziomie 16,3 bilionów USD, amerykańskich dolarów. Limit zadłużenia, który półtora roku temu, czy jakoś rok temu był tematem wszystkich faktoidów, to 16,4. Czyli jest 16,3, a limit to 16,4. Całkowity luz, prawda? Oczywiście demokraci już uważają, że Barack Obama powinien samodzielnie móc podnosić limit zadłużenia, żeby nie było znowu takiej sytuacji, że świat się wywróci do góry nogami, kiedy Amerykanie nie przestaną pożyczać pieniądze od Chińczyków. Ja nie wiem, dlaczego miałby się wywrócić przede wszystkim świat do góry nogami, jak Amerykanie przestaną pożyczać pieniądze od Chińczyków. Ale demokraci generalnie mają talent do przekonywania, do głosowania na swoje akty prawne. Teraz z podwyżki podatków, tudzież z cofnięcia ulg podatkowych, liczą na to, że 600 miliardów dolarów wpłynie im w przeciągu następnego roku do budżetu, ale to oczywiście jak zawsze. Są plany, które później okazują się w jakiś sposób nie licować z rzeczywistością. Dla ludzi, którzy nie potrafią zrozumieć, dla Amerykanów nawet samych, którzy nie potrafią zrozumieć, o co chodzi w fiskalnym klifie, dwie kreskówki, które tak na dobrą sprawę są treścią informacji numer 5. Pierwsza kreskówka to są Simpsonowie. Coś niedobrego dzieje się z Simpsonami. Ja wiem, że teraz zmienił się producent Simpsonów. Znaczy to zawsze jakby dystrybutorem tego będzie Fox. Chociaż może nigdy nie mów nigdy. Nigdy nie mów zawsze. Powinno być. Fox cały czas będzie nadawał oczywiście Simpsonów, ale zmieniła się firma, która produkuje Simpsonów, czyli producent wykonawczy. Teraz to jest ta firma Starz, która robi bardzo dużo seriali. Bardzo często są to całkiem dobre seriale i nikt nie mówi, że robią złą robotę, ale rzeczywiście coś się zmieniło w Simpsonach. Ostatnie półtora roku czułem, że powolutku z naśmiewania się z polityków, naśmiewania się z różnych opcji, które mogą być śmieszne, zarówno po stronie republikańskiej, jak i demokratycznej, Simpsonowie zaczynają unikać żartowania z demokratów.
w którymś momencie doszło do tego, że podczas ostatniej kampanii prezydenckiej Romney kontra Obama nigdy nie zażartowali z Obamy, natomiast też jednocześnie nigdy z dobrego słowa nie powiedzieli o Romneyu. A obie te postacie, tudzież idee, które krążyły dookoła kampanii, pojawiały się stale w każdym odcinku Simpsonów. Tak więc coś, wiecie, coś jest na rzeczy. W tym momencie Simpsonowie postanowili, producenci Simpsonów postanowili wytłumaczyć, na czym polega klif fiskalny. I tłumaczenie to jest zasadniczo bardzo proste. Jeżeli nie oddacie wszystkich pieniędzy ludziom bogatym, to was zepchną w przepaść. To jest tłumaczenie klifu fiskalnego. Sure, despite what he's been telling you, it's over. Romney lost. Damn it. I guess it's time I explain to these good people the upcoming fiscal cliff. If you don't give the driver all the money, he'll drive you over a cliff. No to nie wiem jak gdzie dalej można pójść. A okazuje się, że właśnie, można pójść odrobinę dalej. Kalifornijska Federacja Nauczycieli, czyli taki Związek Zawodowy Nauczycieli, wyprodukował kreskówkę, która tłumaczy, na czym polega nie tyle klif fiskalny, tylko na czym polega taka sprawa, że kiedyś było fajnie, a teraz jest źle. I oni ten filmik puszczają dzieciom, co jest jeszcze bardziej przerażające. Jest to paruminutowy filmik. Zapraszam na stronę agentomasz.pl, na której zaraz po tej audycji wrzucę ten filmik. Zaraz pod wpisem, zaraz we wpisie dotyczącym tego dzisiejszego naszego spotkania, zaraz będzie tam link na tej stronie. Zapraszam też na Facebooka Tomasz Agencki. Kwestia odnosi się do tego, że źle jest, ponieważ bogaci zabrali wszystkim wszystkie pieniądze i przekonali polityków, żeby wydrukowali więcej pieniędzy i żeby im te pieniądze dać. A kiedy się okazuje, że mają za dużo pieniędzy, to wszyscy inni nagle w jakiś sposób tracą i są dziury w drogach i nauczyciele nie mają nic do jedzenia i rośnie poziom przestępstw na przykład i spada ilość pieniędzy przeznaczona na naukę, na szkoły, prawda? Więc dzieci w Kalifornii oglądają taki filmik, a potem tak głosują. Czego potem dowodem jest stan, w jakim się ten stan Kalifornia znajduje, sytuacja, w której się ten stan Kalifornia znajduje, czyli wieczny, permanentny stan, sekunda przed bankructwem, ludzie wyjeżdżający stamtąd, nie wiedzieć czemu, instalujący się za chwilę w Teksasie, nikt tego nie wie, przecież w Teksasie są ci źli ludzie w kapeluszach. Wiecie, problem tylko polega na tym, że ilość przestępstw w Stanach Zjednoczonych generalnie spada, a ilość pieniędzy, które przeznacza się na edukację, rośnie. Tak więc są różne bzdury przeznaczone w tym filmiku. Tam doszło nawet do tego, że żeby nie męczyć głów dzieci różnymi faktami typu pieniądze, wiecie, bogaci, biedni i tak dalej, pokazane to jest w taki prosty sposób, żeby każde dziecko zrozumiało, że kiedy bogaci siedzą na tej górze pieniędzy, którą sobie sami nie wiadomo komuś zabrali albo wyprodukowali, nie wiadomo skąd te pieniądze mają, to są takie złote monety, no to jak są na szczycie tej góry pieniędzy, to wtedy na ludzi, tych zwykłych robotników, mamusię, tatusia, nauczycielkę, panią z przedszkola, wiecie, tak żeby do dzieci trafiało emocjonalnie, oddają mocz na tych ludzi, bo ci ludzie są wtedy na dole i ten bogaty pan może wtedy się wysiusiać na biednych ludzi, którzy są smutni i chodzą w starych ciuchach i wyrzucają ich z domu i zabierają im pieski i różne takie smutne rzeczy się dzieją. I to jest filmik, który Kalifornijska Federacja Nauczycieli puszcza dzieciakom. When ordinary people wondered why rich people needed so much money, the 1% said, don't worry, this is good for you too. Żeby dzieci wróciły do domu i wytłumaczyły rodzicom, skąd się bierze kryzys. Tak więc dorosłym tłumaczy się Mr. Burns w Simpsonach, przecież republikanin Mr. Burns, totalny chciwiec, właściciel tej nuklearnej przecież elektrowni. No to przecież, prawda? Wiadomo, że będzie republikaninem. It's just common sense. Furthermore, rich people feel things more deeply than the common man. Dla kontrastu jest mała Lisa Simpson, czyli najmądrzejsze dziecko w całym mieście, które oczywiście jest, która jest wegetarianinem. Gra na saksofonie, ma niecodzienny w ogóle poziom IQ, rzadko spotykany wśród dzieci i tylko właśnie niedofinansowana szkoła nie jest w stanie
nie jest w stanie zapewnić jej odpowiednich pomocy naukowych, prawda? I ona jest wtedy, ona głosuje na Barrego Obamę, wiadomo, a zły Mr. Burns, który wszystkim zabiera pieniądze, jest przedstawicielem Partii Republikańskiej i to właśnie Mr. Burns tłumaczy, na czym polega Fiscal Cliff. Oba filmiki zapraszam na stronie agentomasz.pl. Pod tym wpisem wrzucę wam zarówno wycinek, w którym Mr. Burns tłumaczy, że Fiscal Cliff polega na tym, że źli, bogaci ludzie cię zepchną, oraz filmik, w którym źli, bogaci ludzie siusiają na mamusie i tatusia, stojąc na wielkiej górze pieniędzy. No to nie chcę wam za dużo zdradzać z tego filmiku, bo ten filmik kalifornijskiej Federacji Nauczycieli jest wspaniały, ale tam jest taka scena, w której ci bogaci mają takie wielkie góry pieniędzy i te góry pieniędzy się przewracają w którymś momencie na domy ludzi i zasypują i sprawiają, że są... No te domy się generalnie walą pod górą pieniędzy. Ja nie wiem, na czym polegała ta poetycka wizja kogoś, kto wyprodukował te filmy, ale no przyznam szczerze, mnie to urzekło. Przed nami dopiero teraz kwadrant przepływu głupoty. The rich people heard these things and grew worried. They told their politicians to pass laws to prevent people from organizing, prevent people from voting, prevent people from having retirement plans. Marco Rubio es un pañuelo rosa. I'm afraid you just made things even worse. How? Why? You just said Marco Rubio is a pink handkerchief. This public service announcement is over. Numer 4. Kwadrancik, czyli cztery informacje związane z jedną ideą, wydarzeniem, a dzisiaj będzie to instytucja. Cztery krótkie informacje związane z jedną instytucją. Na początku myślałem, żeby ten kwadrant zatytułować porażki ONZ-u, bo coś rzeczywiście, już pomijając okna życia, o których mówiliśmy w zeszłym tygodniu, ONZ się strasznie uaktywnił. Handel bronią w ogóle, wszystko ONZ by chciał teraz kontrolować. Ku uciesze wielu ludzi, jak się okazuje, bo rzeczywiście ludzie uważają, że tak, że powinien powstać globalny rząd, który to wszystko wyreguluje. Zaczniemy zatem od sekretarza generalnego ONZ-u, człowiek, który ma odpowiednie imię. To jest naprawdę człowiek z odpowiednim imieniem, nazywa się Ban, czyli zakaz. I zakaz Ki-moon w zasadzie. Ban Ki-moon, sekretarz generalny ONZ-u, wypowiedział się niedawno w kwestii globalnego ocieplenia i tego, że nie ulega wątpliwości, że to kraje rozwinięte są odpowiedzialne za globalne ocieplenie. I to jest, ja wiem, to jest taka wypowiedź, która nic nie wnosi. No właśnie. Jest rzeczą oczywistą i najbardziej sensowną, że to rozwinięty świat powinien wziąć na swoje barki odpowiedzialność za zmiany klimatyczne i powinien kierować światem właśnie w walce ze stopniowym ocieplaniem się planety. W ONZ-cie rok temu się zgodzili co do tego, że do 2015 muszą ustalić jakiś pakt działania walki z tym ocieplaniem się planety, ale coś im jakoś tak się, nie wiem, ochłodziły się te jakoś im, ich zapały. Może to był słomiany zapał dotyczący ocieplenia. Nie wiedzieć czemu. No i po raz kolejny, jak AP donosi, Associated Press, jak w 2015 roku już nie ustalą jakiegoś konkretnego paktu klimatycznego, to możemy już nie doczekać 2016 roku. Ja cały czas zakładam, że jeszcze do końca tego roku oczywiście będzie koniec świata. Chociaż jak śpiewał Aldaron, może być tak, że za parę lat przestanie istnieć świat. Możliwe. Może już nie istnieje tak naprawdę ten świat, który myślimy, że znamy. Moi kochani, to jest dobra, to jest w kategorii porażki ONZ-u. Dla mnie. To, że ci goście nie potrafią się wziąć w garść, ale to jest oczywiście porażka ONZ-u. Porażka ONZ-u twoim sukcesem. To są dobre informacje, tak. Oni goście siedzą i puszczają bąki w krzesła, że tak, kraje, w których jest więcej osób niż w tych krajach, w których jest mniej osób, w krajach, w których większość je nożem i widelcem, te kraje powinny oddać przynajmniej nóż biednym krajom, bo tak jest w Biblii napisane, albo opodatkować restauracje, bo tam są noże... Nie, wiecie, to jest bzdury, dobra, wiem, to jest ciąg bzdur. Dalej, we wtorek Stany Zjednoczone dały jakiś totalny odpust regulacjom internetowym z kolei ONZ-u. Ja przed chwilą chciałem sprawdzić dokładnie, na czym polegały te regulacje, i przyznam szczerze, okazuje się, że ONZ wbrew temu, że tam Niemcy nie chcieli się zgodzić i Polacy też ponoć nie chcieli się zgodzić na regulacje internetowe ONZ-u, Stany Zjednoczone w ogóle dały
jednomyślnego bana, można by powiedzieć. Ban Ki-moonowi, to też brzmi jakby mu coś banki dały. Nie, Izba Reprezentantów i Senat powiedziały nie, jednomyślnie, dwupartyjnie, nie chcą żadnej kontroli ONZ-u na terenie Stanów Zjednoczonych. Kontroli internetu oczywiście, chodzi o kontrolę internetu. Niemcy były przeciwko, ponoć Polacy byli przeciwko, ale wiecie co, to jest informacja z dzisiejszego ranka, tak więc ona jeszcze nie jest pod za bardzo przeze mnie, no nie będę się w tej sprawie wypowiedział, to powinien być, to byłby osobny news, gdyby to się wydarzyło w środę, czwartek, gdybym miał czas to przygotować. Okazuje się, że jednak ONZ przepchnął propozycję Y.2770, została przegłosowana, zaproponowana była przez Chińczyków, czyli generalnie Chińczycy, jak wiadomo, przodownicy w wolnościach obywatelskich przecież, nie? ONZ przyjął tą regulację. Ale kiedy jeszcze ja miałem tą informację, kiedy ona wchodziła do dzisiejszego agenta, no to jeszcze było na tym, że Amerykanie dali im kopniaka i to miało być w kategorii porażka ONZ-u. Nie wiem, czy teraz ten kwadrant może nazywać się porażka ONZ-u. Stany Zjednoczone jeszcze wcześniej zagłosowały przeciwko takiej ustawie dotyczącej dyskryminacji ludzi z niedowładami. Tak to powinno się nazywać. To jest kolejna ustawa, którą Barry Obama bardzo lubi. John Kerry, w ogóle wszyscy demokraci byli bardzo za tym, żeby jednak przepchnąć tą ustawę. Senat ją odrzucił, mimo tego, że Senat teoretycznie jest większościowo demokratyczny, brakowało mu 2/3, czyli generalnie chodziło o 61-38, 61-38 przeciw, więc troszeczkę zabrakło, ale wciąż większość głosowała za tą ustawą. Ta ustawa, oczywiście też kolejny projekt ONZ-u, bo dzisiaj w dzisiejszym kwadrancie jest tylko ONZ, zakładała na przykład, że osoba niepełnosprawna, to też się ma z okienkami życia, w jakiś sposób to jest połączone z okienkami życia, o którym mówiliśmy tydzień temu. Widziałem, że w ostatnim tygodniu było dużo o okienkach życia chyba, jakoś tak wyjątkowo. Nie wiadomo po co w ogóle się czepiają tych okienek życia. Naprawdę, czy to jest jakiś problem, czy ktoś przez to, nie wiem, ucierpiał? Zabraliście komuś opcję z jakiegoś większego wyboru? Nie. Dobra, kwestia polega na tym, że osoba niepełnosprawna, jeśli matka urodzi dziecko niepełnosprawne i uzna, że nie podoła, może zostawić dziecko, oddać do adopcji. I ta propozycja zakłada, że to dziecko niepełnosprawne może matkę pozwać do sądu potem za to. Przedziwna rzecz. Jednym z ustaleń tej ustawy jest na przykład to, że dzieci niepełnosprawne muszą dostawać, bo po tym jak przyjdą na świat, trzeba dać im imię. To jest jedno z ustaleń tego aktu prawnego. Wiecie, no wreszcie, nie? To jest bardzo dobry pomysł. Ja nie wiem, znam tylko dwie osoby, wszyscy wiedzą, nie? Corky Thatcher, nie? Był takie dziecko z syndromem Downa. Co dalej? Był Maciuś w klanie. Ale znacie jeszcze jakieś ludzi, którzy mają zespół Downa? Nie. Widzicie? Dlatego, że nie nadaje im się imion. I ustawa przeciwko dyskryminacji ludzi z różnymi niepełnosprawnościami, chyba tak się powinno mówić, i różnymi innymi kalectwami, inwalidztwami, niedowładami. Ona nadaje to prawo. Jest rewelacyjna przez to. Do tej pory, jak rodził się ktoś niepełnosprawny, na przykład, nie wiem, miał jedną nogę krótszą, drugą dłuższą, to nikt nie nadawał mu imienia. To było świetne. No i tam oczywiście to się też przekłada na kwestię aborcji dzieci niepełnosprawnych, że oczywiście można jak najbardziej, a jak już się zdecydujesz na to, że już urodzisz dziecko niepełnosprawne, to nie możesz go oddać, więc mogło być tak, że ktoś wolałby dokonać aborcji, co było oczywiście pod tą jakby egidą ONZ-u bardzo promowane i bardzo super w ogóle, że dzieci niepełnosprawne się nie będą rodzić, bo wiadomo, dziecko niepełnosprawne nie potrafi być tak sprawnym niewolnikiem, nie potrafi szybko tak w fabryce zapierdzielać, czy w kołchozie, a co gorsza, trzeba je utrzymywać. Więc ONZ, o czym już mówiliśmy, kiedy ONZ-owcy postanowili, że dostęp do antykoncepcji jest prawem człowieka, ustalono dwa tygodnie temu, ONZ tak ustalił dwa tygodnie temu, właśnie pod takim pretekstem, że ludzie, którzy się rodzą, kosztują, a jak się nie rodzą, to nie kosztują i fajnie. Więc ci, którzy nie potrafią wystarczająco szybko zamienić się w stachanowców, powinni zostać, prawda, usuwani z tego świata, zanim w ogóle ich zobaczymy. Prawda? Czwarta informacja dotycząca porażki ONZ-u to jest Ueli Maurer, moi kochani. To mnie rozbawiła mnie ta wiadomość.
148 z 200 parlamentarzystów szwajcarskiego parlamentu wybrało na prezydenta na 2013 rok, bo oni w ten sposób wybierają prezydenta, jeden z członków gabinetu, jeden z ministrów zostaje prezydentem na następny rok. Dotychczas było dużo kobiet, teraz wreszcie jest facet i to facet, który ponoć, jak podaje Die Zeit, gazeta, niemiecki tygodnik, ma jakieś strasznie skrajne prawicowe poglądy. Jak się później dowiadujemy, jest przedstawicielem Szwajcarskiej Partii Ludowej i ta Partia Ludowa uważa, że Szwajcaria to jest świetny kraj, wspaniały kraj, jest demokracja bezpośrednia, najlepsza gospodarka na świecie i pan Maurer jest przeciwnikiem wiązania się z Unią Europejską i ONZ-em. Dlatego zwycięstwo pana Maurera jest puentą w dzisiejszym kwadrancie porażek ONZ-u. No tutaj mała ryska była, wiadomo, w kwestii tego, że ONZ będzie chciał teraz przyglądać się torrentom i plikom MP3 na internecie, jak zaproponowali mu Chińczycy, prawda? Wiadomo, Chiny, naród, arbitrów wolności obywatelskiej. Pan Maurer uważa, że tylko idiota byłby za tym, żeby wejść do Unii Europejskiej. I ten pan jest teraz prezydentem Szwajcarii. Zresztą, jak mówiliśmy już w poprzednich agentach bardzo często, 82%, tu zresztą też Die Zeit to podaje, 82% Szwajcarów jest na nie, jeśli chodzi o rozmowy akcesyjne z Unią Europejską. Ci goście nawet nie chcą rozpoczynać rozmów akcesyjnych. 82%. Nie, że... Oni nawet nie chcą zaczynać rozmów. Nie chcemy się z wami widzieć, o żadnej Unii w ogóle nam nie gadajcie. 18% jest za tym, żeby zacząć rozmowy, ale wśród tych 18% pozostałych też nie wszyscy są za wejściem. Więc naprawdę uważam, że to jest piękna puenta dzisiejszego kwadrantu anty-ONZ-owskiego. Commission Impossible. Starring Joe Barroso, Jerry Buzek, Katie Ashton, and the crazy little Mr. Schmidt. Tonight's episode, Where is the Money? Numer 3. Bardzo dobra wiadomość dla każdego z was, kto pracuje w komisjach europejskich, urzędach i różnego rodzaju ciałach ustawodawczych, ciałach administracyjnych Unii Europejskiej. Każdy z was, kto dzierży godne miano urzędnika, eurokraty unijnego, ma prawdopodobnie powody do radości, ponieważ od przyszłego roku nie będzie płacił podatku solidarnościowego. Czy ktoś wie, co to jest podatek solidarnościowy? To jest znowu ta metoda. Do słowa podatek dodawać coś, co nie ma z nim nic wspólnego, ale może brzmieć ładnie. I czytamy tutaj, że 31 grudnia wygasa rozporządzenie o 5,5% podatku solidarnościowym. Nie zastąpiono go niczym nowym. W ubiegłym roku w ramach reformy unijnej administracji Komisja Europejska zaproponowała, by go zwiększyć do 6%. Czyli jak ci urzędnicy coś zarabiają, to muszą oddać 5,5 netto swojej wypłaty na jakiś fundusz solidarnościowy, tak? Czy nie, na związki zawodowe, powiedzmy. Nie wiem, na co to. Ja nawet przyznam szczerze, nie mam pojęcia, na co to idzie. I chcieli podwyższyć do 6%, ale podczas negocjacji dotyczących budżetu na 2014-2020 Cameron, Anglicy i paru innych hamulcowych, jak to by ładnie pani Richardson powiedziała, paru innych hamulcowych stwierdziło, że 6% to jest za mało. I oni w ogóle powinni dostać cięcia i powinno się im mniej wypłacać, czy jakoś tak. Gdzie to było? A on chciał, żeby redukcja około 20 miliardów euro z 62 miliardów przeznaczonych na administrację. Między innymi, no potem już chciał tylko 6 miliardów z tych 62 przeznaczonych na administrację. Połowa z tej kasy to są wynagrodzenia urzędników. Czyli was, jeśli jesteście urzędnikami unijnymi. Ja nie jestem, ale mówię. Tak więc mi ta wiadomość wisi całkowicie. Ale podoba mi się bardzo ta anegdota w zasadzie, że Cameron chciał doprowadzić do cięć
do dużych cięć, więc nie zgodził się na małe cięcia, bo stwierdził, że to za mało. I teraz z racji tego, że nie ustalono dużych cięć, to nie będzie żadnych od nowego roku. I... Ale to jest w ogóle przedziwny rodzaj cięcia, nie? Sam w sobie, że ty coś zarabiasz, ale w ramach cięcia musisz potem 5,5% oddać. To jest przepiękny. To tylko i wyłącznie Komisja Europejska mogła coś takiego wprowadzić, nie? To jest rewelacja. Numer jeden. Tu wreszcie dowiedziałem się. Kiedyś mówiliśmy o tym, ale wydawało mi się, że mniej było. A właśnie, tak jak mówiłem, 55 tysięcy urzędników pracuje dla naszej wspólnej zjednoczonej Europy. 55 tysięcy urzędników pilnuje nieskrępowanego wolnego rynku. Wspólnego rynku, jak to się ładnie mówi. A z racji, że to jest wspólny rynek, no to trzeba go pilnować. Więc 55 tysięcy urzędników, matko boska. 55 tysięcy urzędników. Tylko i wyłącznie poza wszystkimi urzędnikami w poszczególnych państwach. To jeszcze 55 tysięcy unijnych urzędników. Masakra. 30 miliardów euro rocznie. To nie jest takie hop-siup, moi kochani. Zarobki wahają się od 2,6 dla świeżo zatrudnionej sekretarki. A można nieświeżo zatrudnić kogoś? Do ponad 18 tysięcy dla najwyższych rangą dyrektorów generalnych i ich zastępców. Ponad 20 tysięcy na miesiąc zarabiają komisarze. I moi drodzy, ja wreszcie to rozumiem. Ponad 20 tysięcy na miesiąc zarabia taki komisarz Lewandowski na przykład. On pewnie grubo ponad 20 zarabia, ale nawet choćby zarabiał samo 20. To ja teraz doskonale rozumiem, dlaczego komisarz Lewandowski tak mocno pragnie, byśmy weszli do euro. Jemu się po prostu przewalutowywanie na złotówki nie opłaca. To nie nadmiar władzy Unii Europejskiej jest dla nas zagrożeniem. Wysoki Sejm, Europa jest kobietą. Dlatego apeluję o mniej niepotrzebnych, męskich ambicji. Kto będzie samcem alfa? Bez perspektywy członkostwa w strefie euro Polska znajdzie się... Zagrożeniem naszej suwerenności jest tej władzy niedostatek. Myśmy się na to zgodzili w takim samym sensie, jak mogliśmy się zgodzić na Jałtę czy na parę innych traktatów międzynarodowych. Czy PiS, który jest przeciwny strefie euro, nie wie, że bez strefy euro Polska nie będzie miała miliardów euro? And I think, frankly, when it comes to chaos, you ain't seen nothing yet. Pogardę i obrzydzenie. Odczuwam do Janusza Palikota pogardę i obrzydzenie. Numer 2. Moi drodzy, mam przed sobą informację i to się zdarza raz na kilka odcinków, co do której nie mam zdania. Nie mam do niej żadnego osobistego stosunku. Ja bym bardzo chciał, żeby może ktoś z was, słuchaczy, nie podsyłając mi koniecznie linków na radio@agentomasz.pl, wytłumaczył mi, o co chodzi w takiej jednej rzeczy, która spełnia warunki, że tak powiem, ukazania się w tym podcaście, to znaczy nie była poruszana przez media głównego źródła, aczkolwiek jest ogniskiem oburzenia w internecie. Jest to kwestia, o której kiedyś dawno temu, bo pamiętam, że to już było. Jednolity patent europejski. Moi mili, ja nie jestem specjalistą od prawa patentowego, więc trudno mi jest i czuję się troszeczkę nieautentyczny, kiedy mówimy o jednolitym patencie. Przyznam szczerze, że właśnie tak jak tak... No chyba wszystko powiedziałem tak naprawdę. Znalazłem mnóstwo artykułów, panuje jakieś ogromne oburzenie. Każdy linkuje na swoim blogu, na swoim Facebooku, na Twitterze rzeczy dotyczące jednolitego patentu europejskiego. Same straszne newsy są z nim związane. Nie wiedzieć czemu nie pojawia się to w mediach głównego źródła, ale internet jest tego pełny. Jeszcze ten niekontrolowany po chińsku przez Ban Ki-moona. Internet jest pełny jak najgorszej recenzji, jak najgorszych opinii o tym nowym jednolitym patencie, do którego Polska wcale nie musi wchodzić, jak się okazało, ale Tusk chce, żebyśmy weszli.
będzie to dobre rozwiązanie dla firm, ale tylko tych największych, tych, które się spotykają na golfie z urzędnikami, tymi najlepiej zarabiającymi urzędnikami Wspólnoty Europejskiej, Komisji Europejskiej. Patenty nie będą tłumaczone na język polski, co jest dosyć ciekawe. Tłumaczenia automatyczne patentów nie mają być, w ogóle nie będą uznawane we wszystkich krajach. Czy w ogóle przez sądy nie będą uznawane? Wiecie, o co chodzi? Można by wymienić, ale nie wiem, czy to jest tak naprawdę moje zadanie dzisiaj. 10 grudnia Rada Unii Europejskiej ma zatwierdzić wszystkie stosowne rozporządzenia. Parlament będzie przegłosowywał 11 grudnia, czyli już za kilka dni. Czyli to jest taka powtórka z ACTA, tylko że po cichu, bo ACTA to wiadomo, natychmiast nie pozwalają ci ściągać pornosów i już masz tłum na ulicy, nie? Czy nie pozwalają ci za darmo ściągać muzyki i filmów, już, czy gierek, już masz, wiesz, wszystkich studentów na ulicy. A tutaj jakiś patent, jakieś tłumaczenia, ale o co chodzi? Patent? Co to jest patent? Znam ziomala, co ma niezły patent. Wiecie, o co chodzi. Dobra, ja w każdym razie nie wiem. Chyba powinienem tylko i wyłącznie to wejście wykorzystać na to, żebyście sami, jeśli jeszcze nie słyszeliście o tym, na czym polega ta cała bulwersja tak zwana dotycząca patentu jednolitego, patentu europejskiego, żebyście sami wygooglowali sobie to i znaleźli, co chcecie. Oczywiście ja też zauważyłem, bo też szukałem dzisiaj, starałem się znaleźć jakiś klucz do tego zbulwersowania powszechnego, na czym polega ten patent, i znalazłem taką stronę, która nazywa się Ministerstwo Gospodarki mg.gov.pl, i tak sobie jest mnóstwo pytań, które sobie Ministerstwo Gospodarki samo zadaje i samo też na nie odpowiada. No i tam są takie pytania. Czy patent jest dobry? Tak, jest dobry. Czy jest bardzo dobry? Niektórzy mówią, że świetny, niektórzy, że rewelacyjny. Zdania są podzielone. Niektórzy mówią, że jest jeszcze lepszy. Jaki będzie koszt? Taki jak teraz. Jakie będą tam... Rewelacyjna sprawa tak naprawdę. Czy Europejski Sąd Patentowy ułatwi rozstrzyganie sporów patentowych? Zgodnie z projektem umowy jednolity sąd ma być wyspecjalizowanym sądem i tak dalej, i tak dalej. 30 lat szukali nasi eurokraci. Przez 30 lat szukali siedziby dla tych sądów. I ma to być teraz Paryż, Londyn i Monachium. Natomiast instancja apelacyjna będzie w Luksemburgu. Po francusku, niemiecku i angielsku będzie można się procesować w tych sądach. Kiedy będą jakieś nieścisłości, kiedy dwie strony nie będą mogły same dojść do porozumienia, będą mogły zatrudnić tłumaczy i sobie pojechać i prawda, przeprowadzić proces w czterech krajach naraz najczęściej, prawda, który będzie je kosztował na przykład 1 000 000 euro. No to takie są założenia nowego patentu i to ma oczywiście ułatwić, nie wiem, co to ma ułatwić tak naprawdę. Eksperci z Polskiej Izby Rzeczników Patentowych mówią, że jednolity patent może nawet załamać polską gospodarkę. Polski rząd nadal chce przystąpić do tego patentu. Doradcza firma Deloitte na przykład stwierdziła, że jeśli nie wejdziemy do tego patentu, do tego systemu patentowego, to przez następne 30 lat stracimy 48 miliardów, nie, milionów złotych. Natomiast jeśli wejdziemy, to stracimy 76 milionów złotych według szacunków firmy Deloitte. Czyli mniejsza strata, jak wejdziemy. Jak wejdziemy, to będzie większa strata, bo stratę tak czy inaczej poniesiemy. 76 kontra 48. Moi kochani, nie znam się na prawie patentowym, więc może nie będę sędzią. Tak jak wspomniałem wcześniej, odwołuję was, jeśli nie słuchaliście jeszcze o tym, jeśli jeszcze do was takie newsy nie dotarły. Wygooglujcie, bo pewnie nie jeden z was, a może nawet większość słuchaczy tego radia, wie o patentach znacznie więcej niż ja, więc nie będę tutaj się napinał. Jednolity patent europejski. agenttomasz.pl. Nie ukradłbyś samochodu. Nie ukradłbyś samolotu. Nie ukradłbyś słonia z zoo. Słuchanie Agent Tomasza bez polecania znajomym to kradzież. Po użyciu zapozna się z dowolną osobą w celu przekazania jej namiarów na podcast Agent Tomasz. Facebook Tomasz Agencki. Strona agenttomasz.pl. Możliwe działania uboczne, zmiana poglądów, utrata mocno rewizujących przyjaciół, pogłębione wahania w dniach wyborów, głód wiedzy, ataki śmiechu. Numer 1. W dzisiejszej audycji kilka razy już było o tym, jak wielkie firmy przycinają na podatkach, jak Starbucks nie płaci podatku za sprzedaną śmietanę, tudzież wielkie firmy spotykają się na polach golfowych,
żeby dopiec złej Komisji Europejskiej, która walczy o to, żebyśmy mieli wspólny, jednolity rynek. W Hiszpanii okazuje się, że nie tylko duże korporacje kombinują jak mogą, jak koń pod górę. Nie wiem dlaczego, jak robią to duże korporacje, to jest to złe, niemoralne, jak wyraził się minister gospodarki Wielkiej Brytanii. Kiedy robią to mali ludzie, to jest to fajne. Nie wiedzieć czemu. Jak kombinują, jeśli jest to jeszcze oprócz tego pomysłowe kombinowanie, to nagle w jakiś sposób urastają do miana bohaterów, którzy ratują kulturę. Do takiego właśnie miana pretenduje, albo na takie stanowisko jest wynoszony Quim Marcé. To jest taki Katalończyk, który prowadzi teatr w miejscowości Bescanó. No, akcent na O na końcu słowa. Bescanó. W tym małym miasteczku prowadził teatr, które miało 300 miejsc. To taki, wiecie, teatr nie dość, że z siedzibą, z własnym budynkiem, co też nie zdarza się często. To jeszcze ten teatr sobie całkiem dobrze radził. Niedawno skoczył podatek, który dotyka bilety teatralne. Oprocentowanie takiego dobra to dotychczas było 8%, teraz skoczyło z 8 do 21%. No i oczywiście artyści podnosili wielkie larum i słusznie, tak, oczywiście, no bo teraz wiadomo, w Hiszpanii rosną ogromnie podatki, mimo rzeczy i obietnic pana Rajoya z Partido Popular, który obecnie sprawuje tam stanowisko premiera. Obiecywał oczywiście, że podatkami, podnoszeniem podatków się rozbija gospodarkę, że podnoszenie podatków na kulturę zabije kulturę i ograniczy krążenie krwi w tym systemie, a teraz się wziął za podnoszenie podatków i oczywiście przynosi to dokładnie takie rezultaty, jakie zapowiadał. To jakby tutaj się cały czas jakby jego mądrość teoretyczna jest nadal na poziomie, natomiast praktyczne realizacje już troszeczkę bardziej, że tak powiem, no, mniej cieszą, troszeczkę bardziej zastanawiają. No i pan Quim Marcé, właściciel tego teatru, bo to o nim jest ta deserowa jedyneczka na koniec dzisiejszego podsumowania, wpadł na wspaniały pomysł. Wiedział, że jakakolwiek nawet minimalna podwyżka cen biletów pozbawi go, zabierze mu tą działalność, będzie musiał sprzedać teatr na Ciuchland i będzie koniec biznesu. I tak dobrze już nie było. Więc twierdził, że zamiast sprzedaży biletu w cenie 13 euro, będzie sprzedawał marchewki. Przebranżowił się jednym słowem. Przebranżowił się na sprzedawcę marchewek, ponieważ marchewki nie są tak wysoko opodatkowane, ale z każdą marchewką masz za darmo wejście do teatru. Tylko oczywiście musisz kupić tą marchewkę za 13 euro z odpowiednią naklejką i zgodą sanepidu. Nie, tak serio, to musi być marchewka, którą kupisz przy wejściu. Ja się też zastanawiałem, czy można przynieść swoją marchewkę i wejść na spektakl. Duży plus dla pomysłowości pana Quima Marcé i w ten sposób okazuje się, że teatr mu się całkiem uratował, jeśli można użyć takiej pogiętej konstrukcji. Uratował swój teatr, na dodatek mnóstwo ludzi dowiedziało się o tym, że taki szarlatański pomysł został zastosowany. Mnóstwo ludzi dowiedziało się o tym teatrze i stwierdziło, że czemu nie, że w ten sposób da mu zarobić. W ten sposób doceni pomysłowość tego pana i na dowolnie, losowo tak naprawdę, wybrany spektakl. Mnóstwo osób w ostatnich tygodniach wybrało się do Bescanó, żeby po prostu zjeść marchewkę w teatrze. To ja domyślam się, że to nie jest z pewnością najlepszy... Nie wiem, czy marchewka jest dobrym pomysłem, nie? Bo to wiecie, jak 300 osób wejdzie na spektakl, nawet gdyby weszło 100 osób na spektakl i z nich 20 zacznie jeść marchewki w dowolnych, losowo wybranych momentach spektaklu, może brzoskwinki lepsze, czy banany na przykład. Wiecie, chodzi o jakiś bezgłośny produkt, którego też jedna sztuka kosztuje, nic nie kosztuje tak naprawdę. No i to jest świetny sposób, żeby się uratować. Ja w ogóle całkowite brawa dla pana tutaj Marcé. Totalnie. I no i cóż, no i tylko nie wiedzieć czemu tych braw jakoś nie słychać, kiedy większe firmy robią takie sztuczki. Gdyby pan Marcé otworzył konsorcjum teatralne i miał na przykład jakąś franczyzę i zaczął sprzedawać wyposażenie dla scen teatrów, powiedzmy. Przebranżowiłby się, zauważył, że zawsze wie, jak ustawić dźwięk, ma na podorędziu najlepszych wykonawców i nagle okazałoby się, że też
nie wiem, sprzedaje marchewki, a daje sprzęt dźwiękowy, prawda, klientowi za darmo, tylko w marchewce jest oczywiście cena tych mikrofonów i one są wyżej opodatkowane, to nagle by się okazało, że on jest korporacją, która okrada podatnika, prawda, no bo zabiera podatki. Ale dopóki jest to miły pan w małej miejscowości, która sprzedaje marchewki w ramach ceny, w ramach biletu, no to wszystko jest fajnie, wszystko jest super. Jest w tym jakaś dwoistość niezbadana, ludowa. Pamiętacie, jeszcze parę lat temu, chyba nie wiem, dwa lata temu mieliśmy takiego newsa w agencie, że ktoś zwoził do Polski czosnek czy cebulę, ale na przejściu płacił cło jak za to drugie, nie pamiętam, czyli bo jedno było tańsze, drugie było droższe. Sprowadzanie z Chin czosnku lub cebuli, jeden produkt posiada jakieś specjalne cło, drugi produkt nie posiada specjalnego cła. Teraz nie pamiętam już, co to było. I ten człowiek wwoził ten tańszy produkt i sprzedawał już potem normalnie, prawda, w kraju. I wtedy, jak go złapano, to OLAF, to ta taka organizacja europejska do ścigania piratów drogowych, co wwożą czosnek, a mówią, że to cebula, albo wwożą cebulę, mówiąc, że to czosnek, deklarując czosnek kuchni, nie? Na przejściu powinno być pierwsze hasło. To ci goście, okazało się, oszukiwali podatnika na ileś pieniędzy. A prawda jest taka, że oni sprzedawali taniej niż inni, bo nie musieli wcześniej za to płacić cła, więc po prostu nasi, że tak powiem, konsumenci płacili mniej za ten sam produkt, dzięki czemu tą resztę pieniędzy mogli wydać na coś innego, czyli generalnie byli bogatsi, mogli więcej pieniędzy wydać na coś innego, mieć więcej rzeczy, czyli wzbogacić się, innymi słowy, a ci goście nikomu żadnych pieniędzy nie zabierali, ale wtedy okazywało się, że to jest oszustwo. Teraz w przypadku teatru jest to po prostu inteligentny i wspaniały wybieg. Tak oczywiście jakby już ministerstwo zadecydowało, że oszukiwanie na podatkach przy teatrze jest fajne, a oszukiwanie przy sprzedaży cebuli jest niefajne, ponieważ ludzie bardziej potrzebują teatrów niż cebuli. Więc tu możemy wybaczyć, a tu będziemy ścigać. To tak chyba można zamknąć tą informację. Moi kochani, mam nadzieję, że rozbawiła wam was i spodobała wam się ta ostatnia informacja. Mieliśmy dzisiaj w audycji piosenkę Aldarona i jedna rzecz, która zacznie się dopiero po nowym roku. Będzie to taki segment, który tak jak Commission Impossible mniej więcej dorobił się własnego sampla, własnego jingla, tak wspominanie rzeczy związanych z internetem musi powoli, no nie wiem czy powoli, już ma tak naprawdę jingle przygotowany. I będą to wiadomości związane z Maciem czy Mike'iem, bo nie wiem jak to się nazywa, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Wszystkie rzeczy związane z cyfryzacją Polski, to wiemy o jakiego ministra się rozchodzi, bo oni komu się chyba to nazwisko nie pomyli z innym nazwiskiem. Wiadomości o tym ministrze, o tym wielkim cyfryzatorze analogowej jeszcze Polski. Te wiadomości będą opatrzone osobnym dżinglem. Tym dżinglem żegnam się z wami dzisiaj. Słyszymy się za tydzień. Dzisiaj jeszcze informacji o Maćku żadnych nie ma. Może będą za tydzień. Postaram się jakąś znaleźć, tak żeby zastosowanie tego dżingla się znalazło. A jeśli nie znajdzie się w przyszłym tygodniu żadna informacja, która by pasowała pod tego dżingla, może wy coś znajdziecie, to podeślijcie. radio@agentomasz.pl z jednym T w środku. Jeśli wy coś znajdziecie, to podeślijcie na ten adres. Bo fajnie by było wreszcie tego dżingla wykorzystać. Dzisiaj puszczam go premierowo, tak na zakończenie audycji dla wytrwałych, dla tych, którzy tyle czasu wytrwali i doczekali do ostatniej minuty, do ostatniego newsa dzisiejszego agenta, dzisiejszego podsumowania minionego tygodnia w 10 newsach ominiętych. Ja się z wami żegnam, zostawiam was z dżingielkiem i życzę miłego tygodnia, ostatniego tygodnia, w którym chyba jeszcze nie trzeba tak mocno myśleć o świętach i w którym jeszcze je się normalne rzeczy. I jeszcze nie wie, gdzie wyląduje na Sylwestrze. Do usłyszenia wkrótce. Radio słuchaczu, blogów czytaczu, co w sieci grasujesz stale. Przypadki ministerialne, wieści o małym Michale.
dzisiaj to czerwień jest kolorem nadziei. Proszę się tak nie podniecać, napić się zimnej wody troszkę, ostudzić emocje. Że za parę lat przestanie istnieć świat, który myślisz, że znasz. A może być tak, że nie zmieni się nic i będziemy w tym trwać na jałownić. A może być tak, że za parę lat przestanie istnieć świat, który myślisz, że znasz. A może być tak, że nie zmieni się nic i będziemy w tym trwać na jałownić.